ci powiedzieć, że to jest chyba najlepsza, jaka może być forma trafienia ze sztuką do zwykłego człowieka. Bo do przeciętnego, tak. Ktoś, kto się nie interesuje sztuką, nie otworzy gazety, prawda, takiej, gdzie może tam coś znaleźć, chyba że przypadkowo. Tak. Nie będzie tego szukał w internecie. Ale kiedy idzie ulicą i nagle ma, wiesz, 30-metrowy mural, to on ma ten bezpośredni kontakt. Każdy się zatrzyma, każdy spojrzy każdy się zastanowi. Jaka jest rekordowa ilość osób robiących sobie zdjęcia potem na tle takiej pracy. Słuchaj, sam się na tym łapię, że jak tam przechodzę, już mieliśmy dosyć tego muralu, bo spędzaliśmy tam ileś tygodni, miesięcy, bo 3 miesiące trwał przy muralu, to jest kolejne pytanie, ile powstaje taki mural? W zależności od formatu, no wiesz, 4 nas działa, no. Plus pomocnicy typu rzemieślnicy z wałkiem robią tło, ale to wiesz, w zależności od formatu, tu był format mogę wam powiedzieć, kiedyś tak powiedziałem, ale nie wytłumaczyłem tego, że jest to największy mural, ale w tej konwencji, w konwencji iluzjonistycznej. No prawdopodobnie właśnie w Europie, no bo mówimy teraz 1500 metrów kwadratowych przy placu. Przy dworcu. Przy 1500 metrów, tak. No to wiesz, to jest kawał, to jest 1500 obrazów. Tak. Do namalowania. Oczywiście, wiesz, no, są właśnie, miejsca. Bo tam trzeba było i okna, ładnie wszystko. Na tym polega, na tym właśnie. Wszystko wkomponowane zostało pięknie. Tak. Tak. No, każdy wnętrza się zatrzyma i zobaczy. W balkonach, wiesz, jak jest wnęka balkonowa, też jest na tym to polega, wiesz, z czasem właśnie coraz bardziej, jak gdyby wchodziliśmy w temat tej architektury. Pierwszy mural był na Szymanowskiego, taka rozgrzewka, żeby zebrać ekipę, tak. Żeby odpowiedni skład ustalić. Wyklarował się skład 4-osobowy. Tadeusz Kierzynek, Marek Laskowski. No, czyli graficiarze nasi częstowscy. Tak. No. Nasi graficiarze. I teraz uważaj, bo oni malują sprayem, ja pędzlem. Co prawda ja się zajmuję detalami, w większości jest robione sprayem. Natomiast ten mural, który był, jest przy dworcu. Mnie łatwiej jest powiedzieć. Przy dworcu. Tak. Dla wszystkich naszych widzów, dworzec PKP Częstochowa Główna.